że oczywiście te koszty są wysokie. Natomiast z tego, co gdzieś tam pojawiało się w wypowiedziach specjalistów, to też pokazuje, że w tej chwili inwestorzy są słabi. Dzisiaj nasze radio Tok FM Euro, Koncita, Barbie Baby, Langstrom Extra mówi na temat Jezusa Chrystusa. Czy Jezus Chrystus to w ogóle istniał, proszę Państwa? Czy Jezus Chrystus żył? Czy Jezus Chrystus był? Czy Jezus Chrystus istniał? Wypowiedzi, cytaty. Kiedyś w kościele Świętego Krzyża tutaj przy krakowskim przedmieściu w Warszawie kupiłam taką broszurkę. Wypowiedzi, cytaty Einsteina, fizyków, historyków, w ogóle o Bogu, czy istnieje Bóg. I tam było takie motto, takie zdanie, że trochę wiedzy odpędza jakby człowieka od Boga, odgradza człowieka od Boga, a więcej wiedzy z powrotem przywraca do Niego. Ale mówimy o Jezusie Chrystusie, który to Syn Boży, był Synem Jahwe, Archangiel, pierwsze stworzenie duchowe, które pojawiło się w niebie, uczynione przez Jahwe. No bo zawsze Bóg Jahwe stwarzał, nie było żadnego przejścia z cielesności do duchowości, czy odwrotnie, tylko Jahwe stwarzał. I to było z łaski Bożej. A tutaj to jak ktoś umiera, to przychodzi sobie do nieba albo do piekła, jakoś gdzieś tam do czyśćca, potem do nieba się przez ślizgnie i Pana Boga oszukać można, aby Panu Bogu świeczkę dać, a diabłu ogarek. No niestety tak nie ma. Czy Jezus Chrystus naprawdę istniał? Także nie posiadał bogactw ani władzy, nie miał nawet własnego domu. Mimo to jego nauki wywarły wpływ na życie milionów ludzi, bo tutaj z punktu widzenia chciwych, pazernych, tych, którzy mają dom, mówimy, że nie miał Jezus nawet domu. Ale przecież nie chciał być, ale przecież wybrał takie życie Jezus Chrystus jako służbę Jahwe potraktował. Czy Jezus Chrystus naprawdę istniał? Co na ten temat mówią autorytety z czasów nowożytnych oraz starożytnych? Michel Grant, historyk, znawca starożytnej cywilizacji rzymskiej i greckiej, zauważył, cytat: jeżeli wobec Nowego Testamentu zastosujemy, jak zresztą być powinno, te same kryteria oceny, co wobec pozostałych starożytnych pism zawierających materiał historyczny, to istnienia Jezusa nie możemy negować bardziej niż istnienia mnóstwa innych osobistości pogańskich, których autentyczność jako postaci historycznych nigdy nie była kwestionowana. Grant, historyk, znawca starożytnej cywilizacji. Potem Rudolf Bartmann, profesor zajmujący się teologią Nowego Testamentu, stwierdził, że wątpliwości co do tego, czy Jezus naprawdę istniał, są bezpodstawne. Same te wątpliwości są bezpodstawne i nawet nie warto o nich dyskutować. Nikt przy zdrowych zmysłach nie może wątpić w to, że był on założycielem tego historycznego ruchu, którego pierwszym wyraźnym etapem rozwoju było powstanie najstarszej wspólnoty chrześcijan w Palestynie. Will Durant, historyk, pisarz, filozof, zauważył, gdyby kilku prostych ludzi, którzy spisali Ewangelię za życia jednego pokolenia, wymyśliło tak silną i ujmującą osobowość, to wzniosłe mierniki moralne i tak urzekają wizję braterstwa, gdyby to cud, o wiele bardziej niezwykły niż
którykolwiek z opisanych w Ewangeliach. Albert Einstein, urodzony w Niemczech, fizyk o żydowskim pochodzeniu, stwierdził: jestem Żydem, ale fascynuje mnie świetlana postać Nazarejczyka. Kiedy spytano, czy go uważa, spytano Jezusa, czy uważa, że Jezus jest postacią historyczną, odpowiedział: ależ oczywiście nikt nie może czytać Ewangelii, nie odczuwając obecności Jezusa. Jego osobowość pulsuje w każdym słowie. Żaden mit nie jest tak wypełniony życiem. Co mówi historia? Najbardziej szczegółowe sprawozdanie z życia, działalności Jezusa zawierają księgi biblijne znane jako Ewangelia, Ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza, Jana, nazwane od imion pisarzy. Oprócz tego wzmianki o Jezusie pojawiają się w wielu wczesnych źródłach poza chrześcijańskich. Tacyt, Swetoniusz, Kliniusz Młodszy, Józef Flawiusz, Talmud, dowody pochodzące z Biblii. Tacyt, 56-120 naszej ery, jest uważany za jednego z najwybitniejszych starożytnych historyków rzymskich. W swoich rocznikach opisał dzieje cesarstwa rzymskiego od roku 14 do 68 naszej ery. Jezus zginął w roku 33 naszej ery. Historyk ten zanotował, że po tym, jak w roku 64 w Rzymie wybuchł niszczycielski pożar, winę za to przypisywano cesarzowi Neronowi, chcąc uciszyć pogłoski. Neron o podłożenie ognia oskarżył chrześcijan. Tacyt napisał o nich: początek tej nazwie dał Chrystus, który za panowania Tyberiusza skazany został na śmierć przez prokuratora Poncjusza. Swetoniusz, 69-122 naszej ery. W dziele Żywoty Cezarów ten rzymski historyk zrelacjonował wydarzenia, które rozegrały się w okresie panowania pierwszych 11 cesarzy. W części poświęconej Klaudiuszowi opisał rozruchy wśród Żydów mieszkających w Rzymie, wywołane najpewniej sporem dotyczącym Jezusa. Dzieje apostolskie, 18 rozdział, werset 2. Swetoniusz napisał o Klaudiuszu: Żydów wypędził z Rzymu za to, że bezustannie wichrzyli podżegani przez jakiegoś Chrystosa. Żywoty Cezarów, tłumaczenie Nemirska, Kliszyńska, strona 222. Chociaż historyk ten błędnie uznał, że za rozruch był odpowiedzialny Jezus, to jednak nie wątpił w jego istnienie. Ten rzymski pisarz i namiestnik prowincji Bityni, to jest Kliniusz Młodszy, rok 61-113 naszej ery, ten rzymski pisarz, namiestnik prowincji Bityni, dzisiejsza Turcja, napisał do cesarza Trajana list o tym, jak traktuje mieszkających tam chrześcijan. Kliniusz oznajmił, że starał się zmusić ich do wyparcia się wiary, a jeśli odmawiali, karał ich śmiercią, napisał, cytat: uznałem, że należy pozostawić na wolności takich, którzy wyzwali pogańskich bogów, powtarzając za mną słowa formułki oraz kadzidłem i winem oddawali cześć twemu wizerunkowi. Ponadto złorzeczyli Chrystusowi. Antologia listu antycznego, tłumaczenie Schneider, strona 38. Co jeszcze? Kto jeszcze? Józef Flawiusz, historyk żydowski, no i Talmud. Józef Flawiusz, rok 37, setny naszej ery.
ten kapłan, historyk żydowski, napisał, że mający duże wpływy polityczne arcykapłan Ananiasz został, zwołał Sanhedryn, najwyższy sąd żydowski, i stawił przed sądem Jakuba, brata zwanego Chrystusem, dawne dzieje Izraela. Ten człowiek, Józef Flawiusz, historyk żydowski. Także widzicie Państwo, jakie to jest strasznie ciekawe, jakie to jest strasznie interesujące, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Mamy bardzo dużo jeszcze innych informacji, bo jak są te groby, czas na dziady mickiewiczowskie, to jak te dziady mickiewiczowskie pójdą tam na te groby, to wy możecie słuchać naszego radia. Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra, gdzie macie wszystko i informacje dnia. Gdzie macie wszystko, i to, i tamto. Nasza Szwecja. Nowy nuncjusz apostolski, arcybiskup Salvatore Penacio, jest już w Polsce. Swoją posługę chce rozpocząć z Radio Conchita. Zapowiedział włoski duchowny przed wylądowaniem na warszawskim lotnisku Szatanie.